Pan się pod kogoś nie podszywa. Nie, nie, proszę ja jestem tak po czerwony korsacz, redaktor pomorskiej telewizji narodowej. Dokładnie. Na jarmark. Na zaślubiny. Polski zboże. Ja rozumiem. No jasne, no to w Łebie będzie to 16 sierpnia. Ja powiem tak, to wszystkim. Wszystkim. Jak to się robi? Ma się najpierw kontakt. Pokaż pani tę sukienkę. Ma się najpierw kontakt z najlepszą fabryką dzianin w Polsce. To jaka to fabryka, gdzie to jest? Damas w Łodzi. W Łodzi, aha. Właściciel. To jeszcze robią tam? Myślałem, że włókniarskie te zakłady upadły. Nie. Tam jest cała masa fabryk. Każdy robi ja wiem, bo to, ja pamiętam, się... to, oglądała pani ten film. Ja nie mam nic, ty nie masz nic. Zbudujemy fabrykę. No i oni dalej tak robią tam w tej Łodzi. Ja nie ukrywam, że korzystam tylko z nich, bo wiem, że gwarantują mi najwyższą jakość dzianiny. Poza tym sami pierwsza robią jakość dzianiny. No jasne. Sami mają olbrzymią, wielką drukarnię cyfrową. Także ja z pomocą ich graficzki robię to sama pani printy. Tak cyfrowo, tak? Ui, tak, komputer, koty idą. No, koty. Księga. Może zwariować. No dobra, tak. Ale pani występuje teraz. Ale właśnie. Ja będę od razu mówiła. Co pani tam robi? Ta dzianina też jest z tej fabryki, bo ja biorę dzianinę z jednej fabryki. Z jednej jest najlepsza, to nie będę szukała innej. Jasne, to pani tam zademonstruje, jak to się robi. I najpierw robimy projekt druku, potem to idzie, jest robiona próba. A robię ten projekt druku tak, że od razu wiem, w którym miejscu będzie przód sukienki albo tył. Pani wie, gdzie przód, gdzie tył nawet. No, sama robię też formy tych sukienek. No nie pomyli się pani. Powiedzieć. Mylę się. Przód z tyłem? Jestem bardzo mylna. Nawet ale przód nie z tyłem pani nie pomyli. Ja nie, ale klientki często, ponieważ lubię robić dekolty na plecach. A, to jest ciekawa sprawa. Mogę się tu pokazać koleżance? Tak. No tak, ale na plecach, pokaż te plecy. Te plecy, ale na plecach nie ma takiej wypukłości już. Nie, ale słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Ta sukienka nazywa się skromność. Skromność, no rzeczywiście bardzo skromna. To prawie jak zakonnica pani wygląda. No ale przecież nie, jest bardzo skromna sukienka. A pani z jakiego zakonu? Benedyktyny. Aha. Proszę bardzo. Bosa. Nie, osa? W klampkach. A teraz pokażę jeszcze co można zrobić z tą sukienką, dobra? No dobra, pokażmy. Co można ją przerobić w inną stronę? Żeby była krótka. No dobra, zaraz zobaczymy. Jak to się robi. To słuchajcie, tu już są, Sylwia, takie dziwne rzeczy, jak na przykład gumki. Trzeba mieć dużo, trzeba kupować dużo warzyw, proszę państwa. A dlaczego warzyw? Dlatego, że natki włoszczyzny są zwijane recepturką, a recepturki kobietom są bardzo potrzebne. Potrzebne, no tak. Możesz iść na wesele. Do środka, bo tu cała publika. A na moje pani przyjedzie? Na moje, bo ja 16 biorę sierpnia. W Łebie. A to ona jest w tych chałupach. Ale ja w Łebie robię ślub. Mój, kontadmirała. Proszę panią, burmistrz. A nie chałupa się zawali, proszę panią. Chałupach. No ja wiem, gdzie są chałupy. A ja robię w Łebie, proszę panią. 16 o godzinie 14:30 na plaży w Łebie. Burmistrz ślub będzie udzielał. Andrzej Strzechmiński w Łebie. A ja stopniu kontadmirała jestem w ogóle. I z prozerwiną. A co pani zrobiła? Co pani? Pani nie kręci. Co pani robi to? A właśnie my. A to niech pani nie ściemnia jak blondynka, proszę pani. Teraz warsztaty robimy. Warsztaty, jak to się robi? Dobra. Ale teraz raz, dwa, trzy. Ale czemu widziałeś? A co, majtki będzie widać? Teraz będzie majtki widać. Nie? A to dlatego pan. No to trzeba kręcić, no. Jak wtedy? To trzeba właśnie kręcić, jak pani majtek nie nosi. Pokaż tamto. Tam możesz pokazać i tak tego nic nie widać z tamtej strony. O, z tej strony możesz pokazywać, jak się robi skróconą sukienkę. No, o, już super, jest taka sukienka nad kolanką. Nad kolanką. A była do samej nogi, do dna nogi. Do dna nogi, no. Super. I ma pani te metody, proszę panią. To pani ma metody. Jak widać na tym jarmarku dziwne rzeczy się dzieją. Jedna tu ma długą sukienkę, taka jest krótka. Pani ma te metody. Ale ja zdecydowanie. Czarna robi. Czarna to czarna. Czarna robi robotę dziewczyny. Ale musiałam zaprzymierzyć. Ale ten śliczny kolor. Ale sobie ją, nawet jak jej nie weźmiesz. Mów. Ja mam na imię Bożena, ale na to nie reaguje. Do mnie wszyscy mówią Bożka albo Bozia. Bozia. A Bozia? Tylko duża Bozia.
No, Bozia jest wielka. I wszystko może. I małe wszystko do roboty, może. Duże do kochania. Oj, słusznie, brawo, brawo. Brawo. Tak. A to twoja przyjaciółka jest? Nie, ale już jest. Ale już jest. A będzie zaraz. Oczywiście, no, że tak. Ty to szybko nawiązujesz kontakty. Bardzo. Dziewczyny, no, który kolor, bo na prom odjedzie. Jaki prom? Ale musisz sobie założyć. Ale to pani mówiła, że pani na ślubie moim będzie, czy jak? Oczywiście. 16 na przyjaciół. Tak, tak. Do łeby, do łeby. Do łeby. Do łeby. Szukam tu zastępstwa. Proszę pana, 16 sierpnia ja będę w Krakowie. No po co pani tam będzie? Bo tam mieszka. Bo pani nie jedzie jeszcze, bo jak pani przyjdzie do łeby. To by 17 już będzie w chałupach z powrotem. A to czy nie przyjedzie dzień wcześniej do łeby? No. Dzień wcześniej pojedzie do łeby. Do Krakowa, proszę pana. Ale nie musi. Po co do Krakowa? Musi. W jakim celu? A ma cel. To może ona jest celownicza. A może? No dobrze. No to już jest. No to już wiemy teraz. I gdzie ty to robisz? Gdzie ty masz te swoje studio mody? Gdzie ty to skąd? Na parterze i na pierwszym piętrze. Ale miejscowość. I wszędzie. Miejscowość. Ja teraz Konstancin Jeziorna, ale kto wie, kiedy gdzie będę może za w Gdańsku? To, no, no ja ciągle chciała. Przyjeżdżasz do Gdańska? Proszę bardzo, czy, że jak powiem, włodarze miasta tego bądź okolicznych mogliby jakieś bardzo piękną pracownię tutaj. No ja kochana byłem radnym dzielnicy Stogi, ale już nie jestem. Ale pracownię ja ci znajdę. Ale ja na wsi, pracownię... najchętniej na wsi. Ale niedaleko Gdańska. No, niedaleko Gdańska, ale na wsi. Może Janta, tam mistrzostwa świata w pławianiu bursztynu są. Janta. Jezus, nie wiem, czy nie ładnie. A może pani jej zrobić, przepraszam, może i pani też. Może. A ona jest trochę... Może, tylko kto ma gumkę do włosów? A ja tu położyłam tą gumkę. O, tu jest gumka. Dobra. To jest śliczny kolor. Dobra. Rób ta, co chce, ten rób tam, filmuj. Dobra. Nie, już nie, dziękujemy. Już może pani nie filmować, bo ja bym chciała to jeszcze przynieść, ale nie chcę być filmowana. Dobrze, nie, no, będę. Dobra, to już może pani... To pani tamtą też skraca? Może pani nie filmować? Pani wszystko skraca, by powiem. I będzie taka podkasana dziewoja. Dobra, dziewona, dziewoja podkasana będzie. Teraz. Dobra. I, o, proszę bardzo. Nie, i tak, czarna. I teraz podkasana dziewoja, proszę bardzo. No ta już czarna lepiej wyglądała. Pięknie, ale w czarnej jest... W czarnej pani lepiej, bo taka wieczorowa, dobra, taka suknia. Dobra, kończymy. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj mamy następne jakieś ciuchy i czapeczki. Dzień dobry, pan te czapeczki robi sam? Moja żona. Żona robi, tak. A pan tylko sprzedaje? Tak. Żonę też? No nie. Nie, tylko same czapeczki, bez żony. Dobra. No jak widać, tutaj mamy pana Mariusz Szulbiński. Galeria autorska. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Radiowa. Nie, pan mnie nie filmuje. A ja wszystkich filmuję, proszę pana. Ja tu mam reportaż, to ja robię dla Pomorskiej Telewizji Narodowej, pracuję. Bardzo dobrze. A czy pan ma czas, czy nie? A ja mam czas. No. Miedzioryty tu mamy. Adama, Adam Polt, rak to rak. Aha, gdzie ten Adam? Nie ma Adama. Nie ma tego Adama? No, a tutaj mamy, proszę państwa, szkło. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, pracownia artystyczna MK Szkło. To panie są z tej, te szkło robią? Tak. Jak to się robi, takie szkło? Czy to na gorąco, czy na zimno się wygina? Kupujemy taflę szkła, z której wycinamy odpowiednie kształty, czy to kwadraty na talerzyki, czy na, aha, anioły, bardzo, o, skomplikowane kształty. To są takie bardziej, a to sklejane jest, czy jak to? Jest malowane, następnie trafia do pieca odpowiednio ułożone. W piecu się to po prostu stawia razem i tworzy jedną całość. Czyli te elementy, te tam się dokleja jakoś do tego szkła, tak? W piecu? Nie, my to układamy w piecu. Aha. Po prostu na... Te nogi też tam się wycina jakoś? Tak. Wszystko jest wycinane ze szkła przez nas nożykiem. Nożykiem to można ciąć? A to na gorąco? Nożykiem do szkła. Nie. A na gorąco? Czy jakiś specjalny? Aha, do szkła specjalny. Taki nożyk przypominający... Taki jak szklosz ma. Tak, to jest podobny nożyk, jak jest nóż do bisy, tylko że mniejszy. Tak jak szklarze mają takie noże i szyby. No cóż, szklarze takie mają rysy, robią i łamują potem. Tak, no to tak, tak samo, nie? I to, i co potem, to jest przecena tego, co potem też jest. No. A co to jest to? Patelki. O? To są takie... No, funkcyjne, tak? Żeby odłożyć torebkę, herbatę, na cytrynkę. Aha, czyli takie na cytrynkę coś. No. A tutaj żaglówki nawet są pomalowane. A to malujecie też same? Te tak, motywy? Ręcznie? Oczywiście. Rozumiem. Kto mówił? Jak masz na imię? Agata. Agata. Skąd ty jesteś? My jesteśmy ze Zgierza. Zgierza. I tu przyjechaliście, co roku przyjeżdżacie na jarmark? Pojawiamy się co roku na jarmarku. Tutaj jest nasze stałe stoisko.
przyjął listę z tego dnia. Dziękuję bardzo. No jak widać, różne rzeczy tu mają i ciuchy, i szkła. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński dla Was z ulicy Świętego Ducha dzisiaj. Jarmark Dominikański, zapraszamy, można przyjechać. Warto. Ahoj.